Cześć, Piotr Łukaszewicz. Cześć, Bartosz Gaz. Czyli Polski Karawanik na targach Warsaw Caravanning Festival w Warszawie, oczywiście, tak jak sama nazwa wskazuje. Piękna pogoda, majówka, no fantastyczny czas tutaj na torze Służewiec. Oprócz tego, że fajne, duże targi, za chwilę będziemy spacerować po tych targach i pokazywać Wam wszystko to, co wydaje nam się, że warto tutaj zobaczyć. Oprócz tego zlot i wyścigi konne. O zlocie może więcej opowiesz Ty, Bartku. To, co najważniejsze dopisali wystawcy, to druga odsłona Warsaw Caravanning Festival. Rok temu partnerów było trochę, ale w tym roku chyba trzykrotnie większa ilość, ponad 50 firm, jak nie 60, jeszcze dobrze ich nie zliczyliśmy, ale także cała masa atrakcji dla rodzin i dzieci, bo oprócz zlotu i wystawców mamy także sekcję starszych kamperów, będzie można sobie pooglądać jednostki sprzed kilkudziesięciu lat, mamy także klasyczny zlot, dużo rodzin, no i także sekcja dla najmłodszych. No to my teraz z Bartkiem bierzemy kamery w dłonie i ruszamy na te targi zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to, co najciekawsze, już za chwilę w naszym filmie. Do zobaczenia. Targi karawaningowe są doskonałą okazją do tego, żeby poznawać nowe marki, nowe modele. No to mamy bardzo ciekawy pojazd, Bravia Mobil Swan 599. Ta liczba na końcu zdradza nam pewnie długość tego auta. Czy się mylę, czy nie? Nie, tak, to jest dokładnie długość tego kamperka. Dobrze, to jeszcze tylko przedstawię. Jest z nami Piotr Suchołowski, właściciel firmy Suchołowski, która jest oficjalnym dealerem Bravia Mobil w Polsce, prawda? Tak, jesteśmy oficjalnym dealerem Bravi. I dzisiaj przyjechaliśmy z Bravią 599, żeby zaprezentować ją. No i ta prezentacja się udaje, bo tu cały czas ludzie się kręcą. Tak, tak. Dzisiaj naprawdę jest bardzo dobry dzień, jest bardzo duże zainteresowanie. Pamiętam z najnowszego wydania Polskiego Karawaningu, że jest to producent, który no, duże doświadczenie ma w produkcji mebli i to doświadczenie wykorzystuje też do produkcji kamperów. No chyba cenne doświadczenie, bo to jednak branże bardzo sobie bliskie. Tak, nie ukrywam, że jest to marka, którą bardzo mocno się zainteresowaliśmy właśnie ze względu na tą jakość wykonania, którą ona prezentuje. Tutaj układ taki dość standardowy dla campervanów, prawda? Czyli tak. za fotelami kierowcy, pasażera stolik rozkładany, jak widzę, z podwójnym blatem, czyli możemy ten stolik powiększyć niemalże dwukrotnie. Tak. Z tyłu ławka dla dwóch pasażerów, pojazd homologowany dla czterech osób. Tak. Jak rozumiem, tutaj część oczywiście kuchenna, pewnie dwupalnikowa kuchenka, umywalka ze zlewem. Wszystko się tutaj zgadza i wszystko to gwarantuje taką no, całkowitą niezależność wyjazdu, ale też tak jak wspomniałeś, rzeczywiście to dbałość o detale, kolorystyka i tak na pierwszy rzut oka jakość rzeczywiście tutaj no to są tym, co budzi pozytywne emocje i wrażenia. Tak, no na pewno zwraca to swoją uwagę. Mamy tak naprawdę trzy wersje kolorystyczne tego modelu i on się różni właśnie oklejeniem, wyglądem, kolorem okleiny i oklejeniem z zewnątrz. Ja zajrzę tutaj, pozwolisz jeszcze do łazienki. Tak, oczywiście. Widzę, że jest dosyć przestronna, jest toaleta, jest oczywiście kabina prysznicowa w jednym zintegrowanym pomieszczeniu, ale tutaj co ważne, widzę też, że tą część prysznicową można sobie oddzielić na czas brania prysznica, aby tutaj to niczego tak. nie zamoczyć, prawda? Częściowa, możesz sobie tutaj zasłonić do samego końca. Wszystko się zgadza. Okej, powiedz nam jeszcze Bravia Mobil, jaka to jest półka cenowa? Jeśli chodzi o półkę cenową, jest to taka pośrednia półeczka cenowa. Jeśli chodzi o cenę prezentowanego modelu z tym wyposażeniem, które tu się w nim znajduje, jest to koszt około 390 tysięcy brutto. Jeżeli zwracacie uwagę na detale, to na pewno Wam ten pojazd się spodoba. Spójrzcie tylko na te fronty w meblach. Pneumatyczne zawieszenia w karawaningu, w kamperach zyskują popularność. Oczywiście z tego względu, że dają dużo praktycznych rozwiązań związanych z wygodą, ale też z bezpieczeństwem. O tym porozmawiamy sobie teraz krótko na stoisku firmy MTT System, firmy, która montażem takich zawieszeń się zajmuje, prawda? Witam, cześć, tak. Jakim zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie pneumatyczne zawieszenia? Czy zauważasz, że ta świadomość klientów, użytkowników, karawaningowców rośnie w tym temacie, że rzeczywiście jest to inwestycja, na którą warto się zdecydować? Dokładnie warto. Jest bardzo popularnym produktem wśród karawaningowców. Montujemy do kamperów marek przeróżnych i naprawdę warto jest zainwestować parę złotych w te poduszki, ponieważ podniesiemy sobie bezpieczeństwo podczas jazdy poprzez redukcję przechyłów bocznych, bujania. Poduszki na pewno nam ustabilizują pojazd,
jak również dają nam możliwość wypoziomowania na parkingu, gdzie stoimy na jakiejś nierównej powierzchni, więc możemy sobie go ustawić lewo, prawo indywidualnie. Również bardzo ważną zaletą jest kontrola wysokości tyłu, ponieważ jeśli wiemy, że możemy uderzyć tylnym zwisem, zderzakiem, możemy sobie go podnieść, przejechać bezpiecznie i później opuścić do tej takiej roboczej jazdy, do ciśnienia roboczego podczas jazdy. Wspomniałeś o tym, że tych klientów zainteresowanych zawieszeniem pneumatycznym jest coraz więcej. Jak wygląda procedura montażu i czy każdy właściciel kampera może się na coś takiego zdecydować, czy są jakieś duże uwarunkowania dotyczące pojazdu, gdzie można, gdzie nie można? Praktycznie do wszystkich standardowych podwozi, niestety nie mamy zestawu do Alco, do podwozi Alco, ale do wszystkich tak naprawdę kamperów 3,5 tony możemy zamontować. Procedura montażu, po prostu trzeba się umówić telefonicznie lub mailowo z nami kilka dni wcześniej. Zapraszamy wtedy do nas na przystanek Ostropa. No właśnie, to też chciałbym zapytać. Tam jest nasza hala montażowa oraz serwis i doposażenie kamperów i aut dostawczych. Montaż trwa około 4 godzin. W zależności nowsze auta robimy szybciej, ponieważ jakby to powiedzieć, w starszych autach czasami występują pewne problemy przy demontażu tych takich odbojów, ale to około 3-4 godzin poświęcamy na jedno auto. Marek Andruchowicz, Warszawskie Centrum Karawaningowe, słynne WCC również i tym razem pojawiło się na Służewcu. Marek, jak zawsze bogata paleta produktów, ale z czym wyjątkowym do nas przyjechaliście? Z ciekawość nowości mamy na pewno zestawy firmy Kozioł, niemieckie, organiczne, całkowicie do recyklingu się nadające, albo w wersjach neutralnych kolorystycznie, bądź wersje dziecięce. W granicach 100-120 zł trzeba za taki komplecik liczyć. Jest to całkowicie produkowane w Niemczech, żadnej chińszczyzny tu nie mamy. A na czym polega całkowity recykling? Produkt jest wyprodukowany z resztek drewna używanych do innych produkcji, ze specjalnych hodowli ekologicznych oraz przetworzonego oleju spożywczego. Żadnego plastiku tam nie mamy. Ciekawości jeszcze mamy. Zestawy z kolei już klasycznej melaminy Outwella, zestawy Gala dwu- bądź czteroosobowe, 140-199 zł. Czyli można powiedzieć na każdą kieszeń karawaningowicza. Tak, to są takie melaminy troszeczkę tańsze. Bardzo fajne zestawy noży wraz z deską turystyczne, również firmy Outwell. Kolorystyka czarno-biała, też w granicach 150 zł trzeba za taki zestaw liczyć. Noże są foliowane z etui, żeby... Zakładam, że bardzo ostre i szybko ostrzyć nie trzeba. Tak, tak, zdecydowanie. Natomiast jak chodzi o chemię, mamy bardzo fajne targowe zestawy duopaki. Mamy płyn do kasety i płyn do wody szarej. Za 95 zł, normalnie takie płyny około 130-140 zł trzeba liczyć. Czyli nie trzeba mocno przygotowywać portfela, aby w dniu dzisiejszym fajnie się wyposażyć, dorzucić coś do przyczepy lub do kampera. Dokładnie, dokładnie. I oczywiście kapsułki, nowość firmy Tedford. 20 sztuk kapsułek. Tutaj nie mamy w przeciwieństwie do saszetek proszku, tylko mamy już koncentrat gotowy, który się bardzo szybko rozpuszcza i działa natychmiast po wrzuceniu. A jaka korzyść tego produktu na rzecz kapsułek klasycznych i znanych raczej wszystkim? Cena wychodzą dużo taniej, bo tu mamy opakowanie 20 sztuk za 100 zł, natomiast klasyczne kapsułki mamy 15 sztuk za 80 zł, także dużo korzystniej wychodzi cenowo. Z czym do nas przyjechaliście? Irku, co to takiego? Opowiadaj. Dzień dobry. To są wkłady do toalet turystycznych. Jestem producentem tych. W jednej roce mamy 100 metrów, 264 listki papieru. Jest to specjalny papier zrobiony z celulozy. On się po chwili rozpuszcza całkowicie. I tak, odrywamy jeden listek, wkładamy... No właśnie, pokaż nam, jak to działa. Odrywamy jeden listeczek, wkładamy do naszej ulubionej toalety. Robimy dwójeczkę. Ta dwójeczka sobie tutaj pięknie wpada. Później troszeczkę wody. Otwieramy i wszystko nam plum robi, spada do środka. I co najważniejsze, po zrobieniu tej dwójeczki, zawsze mamy czystą toaletę. A powiedz, na czym polega fenomen tego papieru? Fenomen polega na tym, że nie musimy tracić czasu i energii na czyszczenie toalety po dwójeczce. I to jest najważniejsze, co w tym rozwiązaniu jest. Aplikacja, której chyba nikomu u nas przedstawiać nie trzeba, Park4Night. Jesteśmy na stoisku tejże aplikacji. Marta Aleksander z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Co pokazujecie na targach w Warszawie? Głównie opowiadamy o naszej aplikacji,
Pokazujemy ją naszym nowym użytkownikom, opowiadamy także o wersji premium naszej aplikacji, o wszystkich jej funkcjonalnościach, a przy okazji też promujemy bezpieczne podróżowanie, bezpieczne dla natury i takie pełne, że tak powiem, uwzględniania tego, jak dużo jest nas na drodze i tego, że musimy redukować szkody wyrządzane. Eko karawanik. Dokładnie tak. Okej, wspomniałaś o aplikacji w wersji premium. Co to oznacza i jakie mamy z tego tytułu korzyści? Bardzo dużo. Po pierwsze, zawężamy ilość miejsc pokazywanych w naszej aplikacji, które są dostępne darmowo. Oczywiście jakby pomijając aspekt tego, że nie ma reklam, no bo o tym nie trzeba mówić, no to w wersji płatnej także będziemy mogli korzystać z aplikacji offline. To jest naprawdę niesamowicie przydatne. Każdy praktycznie kiedyś skończył gdzieś w środku pola, nie mogąc znaleźć miejsca, nie mając zasięgu. No i oczywiście też koszty internetu, tak? Każdy ma jakiś roaming. Kolejna kwestia to jest możliwość tworzenia trybu wycieczki. Już nie tylko poruszamy się po mapie, szukając konkretnej lokalizacji, możemy zaplanować całą wycieczkę. Jeżeli chcemy objechać wybrzeże Hiszpanii, możemy sobie ustawić, które punkty nas interesują, możemy zastosować naprawdę zaawansowane filtry, możemy szukać tylko miejsca, gdzie mamy dostęp do prądu, gdzie mamy możliwość wymiany wody, możemy nawet zastosować filtry takie jak miejsce przyjazne dzieciom czy miejsce przyjazne pieskom. A coraz więcej osób podróżuje właśnie familijnie. Kapsuły mieszkalne na pick-upy to jest oczywiście rozwiązanie od polskiej firmy Azar 4. Tutaj mamy model Premium Plus XL i kilka nowości tutaj prezentowanych na targach na torze Służewiec. Jedną z nich jest okno łazienkowe. Tutaj to okno. Tutaj mamy do tego okna dostęp w łazience. Za chwilę pokażemy, jak to wygląda w środku. Kolejną taką nowością, którą możemy pokazać jeszcze z zewnątrz, jest szafka na butlę gazową. Szafka otwierana z zewnątrz. Wcześniej dostęp do butli gazowej był tylko od środka pojazdu, od środka kapsuły mieszkalnej. Wchodzimy do środka. Tutaj także kilka nowości. No ale nie tylko nowości. Tutaj są interesujące i fascynujące między innymi to, jak wiele tutaj funkcjonalności na tak niewielkiej przestrzeni udało się zmieścić. Zobaczcie, kuchenka gazowa dwupalnikowa. Zlew oczywiście, tutaj ta część mieszkalna, jakby salon, stolik, dwie kanapy. Tutaj w dalszej części oczywiście łóżko, które możemy sobie rozłożyć. Zajrzyjmy jeszcze do łazienki, przepraszam, do łazienki. A w łazience to okno, o którym mówiłem. Bardzo fajna rzecz, bardzo na pewno przydatna i jest troszeczkę jaśniej, troszeczkę też na pewno przyjemniej. Miejsca sporo, zobaczcie, zmieści się zarówno prysznic, jak i toaleta turystyczna. Tutaj też jest gotowa, jest pokazane to, że rzeczywiście miejsca na to nie brakuje. Warto też zwrócić uwagę na fronty szafek. Tutaj też jest pewnego rodzaju nowość. Taki naprawdę klimat trochę jachtowy, prawda? I jeszcze jedna wersja przyczepy, którą tutaj Azar 4 na targach pokazuje. Wersja off-road, także nieco odświeżony wygląd wewnątrz i z zewnątrz. Nowy panel sterowania oświetleniem, wszystkimi funkcjonalnościami, które w tej kapsule znajdziemy. Azar 4, kapsuły mieszkalne na pick-upa, firma z Gdańska. Polecamy, testowaliśmy kilkukrotnie te kapsuły i za każdym razem robiły na nas naprawdę dobre i duże wrażenie. Adam Baś, Nordyński. No i te nasze wspaniałe niewiadówki. Jedna trochę bardziej oldschoolowa, ale nowoczesna, druga w całkowicie innej zabudowie. Adaś, z czym przyjechaliście, a w ogóle jak Wam się podoba na Służewcu? Służewiec to, tak samo jak w zeszłym roku, przepiękna pogoda, genialny klimat. Rozwija się z roku na rok, więc tym bardziej będziemy tu i w tym roku jesteśmy i będziemy w przyszłym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze będzie więcej, jeszcze fajniej. Zwłaszcza gonitwy. Pogody, nie? Tak, pogoda. Ale tu organizatorzy mówią, że zamówili, mają te kontakty gdzieś tam zamówione. Pogoda w przyszłym roku też będzie na pewno. Adaś, co stoi za nami? Za nami stoi Encross, czyli najlżejsza przyczepa na rynku w układzie rodzinnym od 2 do 4 osób. Zapraszam do środka. Opowiadaj. Przyczepa z piętrusem w tyle, z pełną łazienką, w standardzie prysznic, ciepła woda. Z przedniego łóżka robimy sobie spanie. Zlew, kuchenka, lodóweczka, czyli wszystko to, co powinniśmy mieć. Wszystko to, co potrzebujemy, dobra. Ale oprócz tego mamy coś jeszcze. Tak. Mamy pełen old school, czyli niewiadów zwany zapiekanką N126D. To, w czym chyba każdy z nas wychował się za młodu.
No właśnie, to powiedz, co tu nas czeka? Tak, tu mamy spania dwa, czyli mamy po jednej stronie podwójne spanie, po drugiej stronie pojedyncze, aneks kuchenny, tak samo lodóweczka i ten cudowny podnoszony dach, dzięki któremu ta przyczepa naprawdę ma klimat. Pięknie wykończona, bardzo wygodna i tak naprawdę jak zawsze z tej niedużej kubatury udało się wydobyć każdy luksus. Włącznie z tymi dwoma miejscami na wspaniałą randkę wieczorową Porum. Adam, do czego chcesz zachęcić słuchaczy? Chciałbym zachęcić do tego, żeby przede wszystkim zapoznali się z ofertą Niewiadowa, bo myślę, że większość z nas nie wie, że Niewiadów dalej produkuje przyczepy, produkuje genialne przyczepy świetnej jakości. Odwiedźcie nas salon, do zobaczenia. Kampery zabudowane na T6.1 to jest bardzo popularny obecnie trend w karawaningu i też jest sporo firm, które tym się zajmują. My jesteśmy na stoisku firmy Wanderer, bo tutaj rzeczywiście warto zwrócić uwagę na kwestie techniczne tego, jak taki kamper na tak stosunkowo niewielkim pojeździe może być zabudowany. Jest ze mną Michał Rzoska z Wanderera. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. No, mamy tutaj nasz samochód demonstracyjny akurat. To jest samochód, który zbudowaliśmy po to, żeby właśnie mógł uczestniczyć w tego typu imprezach i w którym trochę chcieliśmy pokazać też nasze możliwości. I pomysły, bo to też i pomysły. I pomysły, dokładnie tak. Natomiast myśmy, jaka jest idea w ogóle budowy samochodu? Myśmy wzięli tak naprawdę białą kartkę i narysowaliśmy trochę ten samochód od początku. Nie sugerowaliśmy się tym, co gdzieś tam już funkcjonowało na rynku, tylko stworzyliśmy troszeczkę wszystko od nowa według tego, jak uznaliśmy, że powinno to być. I dzięki temu udało nam się uzyskać raz bardzo dużo miejsca do przechowywania i do przewozu bagażu. Jeżeli chodzi o kubaturę właśnie tej przestrzeni, gdzie możemy coś sobie w tym samochodzie schować, coś sobie ułożyć, coś sobie przewieźć, posegregować, to jest ona największa w klasie. To nie jest duży samochód. Natomiast im mamy mniejszą powierzchnię do dyspozycji, tym bardziej ergonomicznie musimy ją wykorzystać. Udało nam się to dzięki temu, że wyrzuciliśmy tak naprawdę wszystko, co mogliśmy wyrzucić z tego samochodu, poza samochód, czy poza tą część główną. Mamy zbiornik gazowy zamiast butli, który jest umieszczony pod samochodem. Mamy zbiorniki wodne, które są umieszczone pod samochodem. Duża rzadkość w tych małych samochodach, bardzo rzadko mamy wbudowany zbiornik na wodę szarą czy wodę brudną. Zazwyczaj realizuje się to w ten sposób, że podstawia się taki akcesoryjny zbiornik pod samochód w momencie, w którym trzeba tą wodę zbierać, ale ten zbiornik trzeba gdzieś przewieźć i on też zajmuje miejsce. My mamy zaprojektowany customowo zbiornik według naszego projektu. Mamy 30 litrów wody czystej i 19 litrów wody brudnej. Okay. Także te zbiorniki są zamontowane z tyłu pojazdu. Mało tego, obydwa zbiorniki można wyczyścić, co nie we wszystkich samochodach się daje realizować. No, ja osobiście nie chciałbym oglądać tego zbiornika od środka po 2 latach użytkowania bez czyszczenia. Mamy kanapę, która jest tak naprawdę multifunkcjonalna. Mamy kanapę, którą możemy w bardzo prosty sposób stworzyć łóżko. I oczywiście, na to już nie kładziemy materaca i żadnego. Na to już żadnego materaca nie kładziemy. Tutaj jest materac sprężynowy, to jest taki specjalny materac 3D, okay, który jest bardzo wygodny do spania. A tutaj to łączenie jest równe? To łączenie jest równe. Oczywiście można położyć jakiś tam dodatkowy koc, jeżeli komuś byłoby niewygodnie, natomiast no, przy 3 materacach one też są jakby łączone ze sobą. Ale co więcej, tutaj mamy w tej chwili łóżko, oczywiście tą część też kładziemy na płasko, ale jak nie chcemy się w pełni kłaść, możemy sobie zrobić taki a la szezlong, tak? No to ciekawe. Ten szezlong możemy też zrobić w drugą stronę, w bardzo prosty sposób. Kiedy parkujemy na przykład tyłem do oceanu? Kiedy parkujemy na przykład tyłem do oceanu. Super. Gdzieś na klifie. Punkt widokowy mobilny, punkt prawda? Widokowy mobilny zrobić. Proszę bardzo, tutaj mamy półeczkę, gdzie możemy odstawić sobie kieliszek z winem. Półeczka jest podświetlana dodatkowo, więc możemy tu się zupełnie swobodnie zrelaksować. I to wszystko, tak jak widziałeś, dzieje się naprawdę w ułamki sekund. Tak? To nie jest tak, że my musimy coś rozkładać, wyrzucić pół rzeczy z samochodu, żeby zrobić miejsce do spania. To naprawdę możemy zrobić tutaj bardzo, bardzo szybciutko.
Podsumowując, chcę Cię jeszcze zapytać o cenę. Z jakim kosztem trzeba się liczyć, żeby przyprowadzić do Ciebie tę piątkę czy tę szóstkę i wyjechać w czymś takim? Słuchaj, ceny są bardzo różne, tak? Ja się śmieję, że za każdym razem, jak myślę, że już nic więcej do tego samochodu się nie da dołożyć, to przychodzi klient i się okazuje, że się jednak można. da i można. Ja powiem tak, ten samochód, tak jak stoi tutaj, tak, to jest koszt rzędu 85 tysięcy euro netto. Razem z samochodem mówimy o nowym samochodzie, który jest bardzo dobrze wyposażony, dlatego że ma wszystkie systemy asystujące kierowcę, ma kontrolę pasa ruchu, ma asystenta parkowania, automat. Ma automat, ma 150 koni w dieslu, a ma aktywny tempomat, który sam nam pomaga jechać tym samochodem. Tak jak widzicie, cieszący się popularnością niezmiennie campervan Affinity. Tutaj dalej Vensation Tourer Van, czyli bardzo krótki, tak jak widać, ale pełnoprawny camper. I jeszcze kolejny knaus tutaj, ale to już, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o szczegółach, oddaję głos przedstawicielom firmy Wadowscy. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Piotr Radwan. Witamy na naszym stanowisku. W tym roku pokazujemy kilka bardzo ciekawych samochodów. Tak jak powiedziałeś właśnie przed momentem, zaczynamy od naszej nowości. Samochody na podwoziu Volkswagena dosyć mocno zadomowiają się w marce Knaus, gdzie pokazujemy samochód Van Tourer w wersji Van Station. Bardzo ciekawej konfiguracji, gdzie 6-metrowy samochód w bardzo kompaktowym wydaniu dla 4 osób, który jest bardzo ciekawą alternatywą do samochodów z grupy kompaktowych campervanów, a daje jednak namiastkę samochodu półintegrowanego, samochodu, w którym przestrzeń mimo bardzo małej kubatury jest znaczna. Ważnym podkreślenia tutaj i bardzo ciekawym aspektem jest to, że przy rozłożeniu łóżka spokojnie można tutaj usiąść i mimo wszystko mieścimy się i można tutaj jeszcze dwie osoby, nawet jak ktoś pójdzie spać, jest w stanie się zmieścić. Jeszcze czas na imprezę. Proszę? Jest jeszcze czas na imprezę. Tak, tak, dokładnie. I można jeszcze, że tak powiem, biwakować do samego końca. Też ciekawe rozwiązanie, nieczęsto spotykane w samochodach, gdzie mamy składaną łazienkę. Łazienka jest składana i mamy do wyboru albo rozłożony prysznic lub też łóżko. Nie będziemy tego tutaj teraz prezentować, to oczywiście pokazywaliśmy to już na targach chyba w Düsseldorfie. Zapraszamy do nas jak coś dokładnie. I kolejna propozycja, tutaj marka Weissberg, z którą już od dobrych, można powiedzieć, prawie kilkunastu lat współpracujemy. Przyczepy cieszące się dużym zainteresowaniem, jeden z lepiej sprzedających się producentów z naszego portfela. Marka Weissberg, należąca do koncernu Knaus Tabert. Przyczepy te można spokojnie kupić w naszym oddziale w Krakowie i w oddziale w Jankach. Mamy dosyć dobrą dostępność tych modeli. To jeszcze rzut oka tutaj na kwestie techniczne i oczywiście przy okazji na cenę. Dokładnie. Przywieźliśmy też dwa samochody. Jako grupa Wadowscy jesteśmy dealerem Volvo, jesteśmy dealerem Kia w Krakowie. Wykorzystujemy te samochody, żeby pokazać, że można bez problemu samochodem elektrycznym, w pełni elektrycznym ciągnąć małe, kompaktowe przyczepki. Volvo prezentujemy Alboxa. Też nawet Volvo V60 może na chwilę stać się samochodem kempingowym. Mamy kuchenkę, mamy mały zlewik, jest miejsce do spania dla dwóch osób. Są chłopaki z Greensela, z którymi współpracujemy, pokazują przetworniczki, akumulatory, więc tutaj też oczywiście nasza współpraca jest dosyć mocna, bo głównie te produkty w ostatnim czasie oferujemy do doposażenia do naszych pojazdów, które mamy w ofercie. I kolejna przyczepa, przyczepa marki Riba, nowość w naszej ofercie, dealerem jesteśmy od kilku miesięcy. Przyczepy Riby mamy dostępne w naszych obu oddziałach. Tutaj mamy model Touring, bardzo kompaktowa przyczepa, przy której stoi kolejna z naszych, że tak powiem, perełek nóg, a zarazem perełka Mercedes W123. W nawiązaniu do tej kultowej przyczepy przywieźliśmy kultowego Mercedesa, którego też oczywiście w naszej firmie można kupić, bo mamy dział, który nazywa się Wadowscy klasycznie. Mamy około 40 Mercedesów w ofercie i innych samochodów zabytkowych. I przechodzimy do miejsca, gdzie zaczęliśmy. Jeden z bestsellerów, polski producent Affinity, samochód na podwoziu Fiata Ducato, samochód kompaktowy w zabudowie 6,36 cm, auto czteroosobowe do jazdy, czteroosobowe do spania. Można powiedzieć jedyny taki, bo mamy przecież tutaj
rozkładaną kanapę, z której robi się łóżko piętrowe, tak. Bardzo fajny, wysoki blat, możliwość regulacji łóżka. No i bazą jest bardzo fajny Fiat Ducato z automatem, z pełnymi LEDami. Teraz bardzo poprawia nam się dostępność tych samochodów. Samochody są dostępne na lipiec, sierpień tego roku, także jeżeli ktoś wymarzy sobie właśnie ten model, to zapraszamy do nas i można już te samochody u nas jak najbardziej nabywać. A jeżeli chcecie zobaczyć to piętrowe łóżko w przedniej części Campervan Affinity, to w opisie do tego filmu dorzucamy link z prezentacją całego pojazdu. Dziękuję za to spotkanie, za prezentację. Dziękuję bardzo. MLT 570 Crossover od Hymera. Tutaj nowość w ofercie grupy L-Camp. Bardzo interesujący pojazd. Widzę kątem oka, że cena też jest niemała, ale co się za tą ceną kryje, o tym opowie nam Karol Paszcza z grupy L-Camp. Cześć Karol. Cześć, dzień dobry. Przedstaw proszę ten oto zjawiskowo wyglądający pojazd. Tak jak już wspomniałeś, jest to Hymer w wersji MLT 570 Crossover, czyli samochód z napędem na 4 koła, z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego, ze zdecydowanie podniesionym prześwitem, wyższym zawieszeniem, więc samochód, który na pewno nie będzie bał się zjechać z dróg utwardzonych. Do tego oczywiście podwozie Mercedesa, czyli skrzynia biegów automatyczna 9G Tronic, mocny silnik 190-konny. Samochód, można powiedzieć, już wyprawowy, który ma aż 3 duże litowo-jonowe akumulatory pokładowe, mnóstwo paneli solarnych na dachu, przetwornice, 2 kasety toalety, co ciekawe. O, to ciekawe. Tak, jedna jest taką kasetą, powiedzmy, awaryjną, zapasową. Duże możliwości terenowe, tak jak wspomniałem, dzięki prześwitowi plus napędowi oraz pod spodem, nie wiem czy kamera to uchwyci, jest sporo osłon napędów, wału, bardzo duży garaż. No rzeczywiście. Tak, wyłożony blachą ryflowaną. Tutaj mamy prysznic zewnętrzny. Zwróćcie uwagę, że udźwig tego garażu to aż 350 kg. Warto wspomnieć, że jest to samochód z DMC powyżej 3,5 tony. Okay. Mowa tu o 4100 kg, więc na kategorię C, ale tej ładowności też jest dużo. Zawsze w crossoverze dostajemy drabinkę z railingami, możemy wejść na dach. Tam na górze jeszcze są dodatkowe halogenowe lampy. Z tyłu, jak w prawdziwej terenówce, no tak. Koło zapasowe na zewnątrz. Z zabezpieczeniem antykradzieżowym. Jeżeli chodzi o lewą stronę, tutaj teraz nie mam kluczyków, okay. Za chwilkę możemy otworzyć. Jest właśnie ta zapasowa kaseta toalety, mnóstwo elektroniki. Tutaj są schowane 3 akumulatory, tak jak wspomniałem, z czego 2 są litowo-jonowe, bardzo duże, plus przetwornica. Ogrzewanie to Truma Kombi Diesel, dodatkowo z grzałkami elektrycznymi i z pakietem wysokościowym. Także samochód bardzo niezależny pod kątem i energii, i choćby ogrzewania, bo tak naprawdę tutaj gaz używamy tylko do zasilania kuchenki w kuchni. To dużo tego gazu nie potrzebujemy, prawda? Dokładnie. A powiedz jeszcze o tym systemie zapasowej kasety toaletowej. To jest kaseta, którą po prostu sobie możemy wymienić, mamy miejsce na taką rezerwową. One nie są dwie podłączone jednocześnie. Nie, nie są dwie podłączone, po prostu producent dołożył drugą, identyczną kasetę. Kiedy jesteśmy gdzieś bardzo daleko w terenie, daleko od cywilizacji, tak? Dokładnie, wtedy mamy specjalne miejsce dedykowane z zabezpieczeniem i wtedy tę pełną możemy dać w to miejsce, a mamy dodatkową prawie 20 litrów kasetę do wykorzystania. Z przodu to klasyka, tutaj jest dodatkowo kanapa w kształcie litery L ze stolikiem na nodze teleskopowej, więc bardzo wygodnie tutaj 4 osoby mogą podróżować czy odpoczywać. Z przodu oczywiście duże okno panoramiczne. Samochód nie jest bardzo długi, bo mierzy zaledwie niecałe 7 metrów. Natomiast z tyłu klasyczny, bardzo lubiany przez wszystkich układ, czyli 2 pojedyncze łóżka z możliwością połączenia w jedno duże. Oczywiście podwójna podłoga, jak to w marce Hymer, i tutaj kabina prysznicowa, która co prawda jest razem, ale mamy ten system wędrującej ścianki. Wówczas możemy zasłonić toaletę i skorzystać z prysznica. W tym momencie tworzy nam się kabina prysznicowa, która zasłania nam toaletę, więc ona pozostaje sucha. Nic nie zalewamy w trakcie prysznica. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które oszczędza nam sporo miejsca, a daje tam pełną taką wygodę osobnej. I sporo pracy z wycieraniem też nam oszczędza. Sporo pracy z wycieraniem, tak. Wspominałeś o cenie. Z tym kompletnym wyposażeniem mam na myśli właściwie wszystkie opcje Mercedesa, włącznie z najmocniejszym silnikiem, napędem, blokadą tylnego mechanizmu i automatyczną skrzynią, plus pakiet paneli solarnych, akumulatory litowo-jonowe, przetwornica.
wyceniony jest na 729 tysięcy złotych brutto. Zaglądamy na stoisko firmy M-Camp. Z nami jest Marcin Pierzchlewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Cześć. Cześć. Co pokazujesz tutaj na targach w Warszawie? Przywieźliśmy tak standardowo Nismana, bo to jest taki produkt flagowy, który zawsze pokazujemy wszędzie, bo się cieszy dużym zainteresowaniem. Mhm. Z nowości to mamy tak, Dreamera na bazie Forda Transita z vanów. I mamy Birstnera. Teraz jesteśmy oficjalnym przedstawicielem marki Birstner. Wzięliśmy taki największy samochód, jaki jest. Elegans 9-metrowy. Bardzo ciekawy samochód. Za chwilę pokażemy go w środku. To mam taką propozycję. Zajdźmy do Birstnera i zajdźmy do Dreamera. To jest pojazd, widzę, z tyłu na dwóch osiach. Na dwóch osiach. Prawie 9 metrów. Bardzo duże auto. Mhm. Bardzo fajnie wyposażony. Proszę bardzo. Dziękuję. Ale długi. Długi, no. Naprawdę bardzo długi. Tak. I on jest dostępny w dwóch wersjach. Z dwoma osobnymi łóżkami, tak jak tutaj, jest możliwością połączenia w całość. I jeszcze jest łóżko Queensbed, czyli albo taki, albo taki. No i wiadomo, duża kabina prysznicowa, jak w klasie premium. Bardzo piękny duży panel. Tapicerowany sufit, ściany. Duża łazienka. Ciekawostką jest toaleta, która jest z młynkiem. Mamy automatyczne otwieranie toalety. Aha. Otworzyła się w tej chwili. Zamykane. Nie ma kasety, tylko ma zbiornik stacjonarny też już. Okej. Okay. Te drzwi możemy zamknąć tutaj, oddzielić na dwie przestrzenie. Mamy sypialnię z dużą łazienką, tak, prawda? Tutaj jeszcze dodatkowo, zobaczcie, umywalka z dużym lustrem. Wszystko elegancko wykonane. Kompozyty, jaśniutko, bardzo fajny taki design, tak, wewnętrzny. Cztery okna dachowe tutaj widzę, tak? Cztery. Tak, tu jest w ogóle jasno. Tu jest wersja z łóżkiem, on jest dostępny też w wersji bez łóżka. Aha. Duży salon. Także możemy gościć, dużo gości. Rzeczywiście, salon jest imponujących rozmiarów i tutaj dwie kanapy. 3-4 osobowa z pewnością ta kanapa. Po drugiej stronie trochę mniejsza. Widzę, że jest zabudowany na Mercedesie. Na Mercedesie. Kilka słów o podwoziu. Ten akurat egzemplarz, w którym jesteśmy, to jest egzemplarz kupiony od Birstnera tak na szybko, żeby coś pokazać klientom. I to jest model 2022 z silnikiem jeszcze 2.2 i on ma dużą akcyzę. A teraz nowe samochody, które już przychodzą w tej chwili, czyli takie same, identyczne, one niczym się nie różnią, tylko mają dwulitrówkę, mają niską akcyzę. I różnica jest, no 18,6 jest powyżej 2 litrów, a 3,1 jest do 2 litrów i to robi różnicę w cenie. Ten przez to, że jest właśnie lekko używany, jest taki potargowy, jest troszeczkę tańszy i to auto kosztuje z akcyzą ze wszystkim w Polsce brutto 830 tysięcy złotych. Mhm. Okej, okay, a jaka jest jego DMC? 5,5 tony. Ale super rzeczywiście nagłośnienie, Bose, także jest piękny dźwięk, duży salon, przepiękny, duży samochód. Zobaczcie, ja cały czas oddalam się, nie jestem jeszcze w sypialni, a jaka jest tutaj naprawdę duża. Jeszcze masz 3 metry do tyłu, nie? Tak, jeszcze mogę usiąść na tylne łóżko, jeszcze nie jestem na końcu, ale zobaczcie. Tu możemy jeszcze pokazać, po drodze mamy Mercedesa M96 i to jest do 3,5 tony samochód, on pusty waży 350, czyli mieści się na styk na 3,5 tony, auto o długości 7,5 metrów z dwulitrowym silnikiem Mercedesa, także niska akcyza i to kosztuje w tej chwili 600, gdzieś w granicach z dobrym wyposażeniem, 640 tysięcy złotych brutto, czyli jak na taką jakość samochodu jest w miarę fajny. Dość dużo miejsca, sypialnia, queen's bed, osobna łazienka, osobno natrysk z lewej strony, z prawej strony, drzwi od toalety, jak otworzymy, to możemy sobie też podzielić przestrzeń na dwie części. Mhm. To rozwiązanie, które często się pojawia w większych pojazdach i na pewno jest bardzo praktyczne. Pokazywaliśmy to też chwilę temu w Birstnerze. Mhm. Ciekawe na przykład rozwiązanie. W natrysku opuszczany taki uchwyt. Nasze rzeczy wiszą w pseudoszafie. Tak jest. Jak na co dzień nie używamy natrysku, to mamy rzeczy. Jak idziemy się wykąpać, wyciągamy je na łóżko, kładziemy i pożyteczne bardzo. Przestronna szafa się nam tutaj stworzyła. Dokładnie. Fajny właśnie taki gabaryt, bo 7,5 metra, 3,5 tony, mieści się tak na styk, bo na styk. Ładna deska, Mercedes. No i dobra cena przede wszystkim.
Nowy produkt właśnie z grupy Rapido, Dreamer D51 na bozie Forda Transita, silnik 2 litry, 170 koni, automat, srebrny metalik, kalufelgi, fajnie wyposażone podwozie. W ogóle ogólnie auto jest bardzo dobrze wyposażone i przez niską akcyzę jest też atrakcyjne cenowo. Mhm. Auto kosztuje 335 tysięcy brutto. O, to rzeczywiście brutto. Jest... Brutto, ze wszystkim, tak brutto. Jak stoimy, czyli w tej wersji. Metalik, szklana szyba w dachu wklejona, która nie trzeszczy, ładne wykończenie wnętrza, poziom hałasu jest bardzo fajny w tym samochodzie, bo jest cichutko. Wysuwany fotel na przykład do przodu, jak jedziemy, to możemy sobie stolik zdemontować, tak jak jest teraz, wyciągnąć nogi i podróżujemy w wanie dość komfortowo. Duża nawigacja, rolety z przodu, szklana szyba, to już mówiłem. Wszystkie dodatki, jakieś asystenty, zmiany pasa ruchu, multifunkcja, fajna kierownica, elektryczne wspomaganie. Także podwozie Forda Transita tu akurat robi robotę. No i dość duża sypialnia. I tutaj to, co leży na łóżku, to jest dokładka do rozkładania spania z przodu, czyli tu normalnie jeszcze, tu gdzie w tej chwili stoisz, to tu robimy takie jedno duże łóżko i dwie osoby mogą spać głowami w stronę ściany, nogi tutaj, bo tu jest trochę wężej, ale jest dokładnie auto czteroosobowe. Marka Dreamer, tak? Jak się marka ona w Dreamer Polsce przyjmuje? Powiem panu tak, my większość w naszej firmie sprzedajemy samochody takie z klasy premium, mniej sprzedajemy samochodów tańszych. A rynek na przykład zachodni sprzedaje Dreamerów bardzo, bardzo, bardzo dużo. U nas w Polsce jednak jest konkurencja, dużo ludzi przywozi jakieś tam używane samochody i te przerabiają wany. To dotyczy ludzi troszeczkę mniej zamożnych i oni kombinują, jak to kupić takiego blaszaka jak najtaniej. Ale nigdy taka zabudowa wykonana gdzieś tam w kraju nie będzie takiej jakości jak producent, który robi samych Dreamerów, powstaje kilka tysięcy rocznie. Także to jest wszystko robione na CNC, na laserach. Nawet jak zwrócimy uwagę na wykonanie, na dokładność docięcia wszystkiego. To jest park maszynowy, który to jest seryjna produkcja, powtarzalna i tak dalej. Także nie ma szans wykonania samemu zabudowy w takim standardzie wykonania jak tutaj. Zdecydowanie, ale dlatego pytam o Dreamera, bo zaskoczyła mnie też ta cena. Rzeczywiście 330 tysięcy za taki pojazd brutto z akcyzą ze wszystkim, to jest cena na dzisiaj bardzo dobra. Tak, mamy teraz właśnie ofertę promocyjną, bo kupiliśmy dość dużo tych sztuk i zrobiliśmy po prostu bardzo niską marżę, żeby tych aut trochę w Polsce sprzedać i tą markę rozpropagować. A tym razem siedzimy w cieniu, bo słońce dzisiaj trochę przypaliło. Karol, Wave Camper, przyjechaliście do nas z kilkoma jednostkami. Karolu, jak na służewcu? Jak się podoba? Gapił wystarczająco oglądających, czy bardziej kupujących? Są też kupujący i wczoraj, i dzisiaj, co nas bardzo cieszy. Zainteresowanie myślę, że jest dosyć duże. Pogoda też na pewno sprzyja, także jesteśmy bardzo zadowoleni. W czym siedzimy? Siedzimy w Renault Trafiku w wersji długiej. Jest to nasz taki produkt zyskujący coraz większą popularność, bowiem od bodajże 3 lat mamy autoryzację Renault, także to jest zabudowa autoryzowana przez centralę Renault. I ten samochód można nabyć w sieci salonów Renault w Polsce. Choćby tutaj stoi z nami dealer, firma Keller, który również jest autoryzowanym dealerem Renault. I poprzez tą sieć sprzedajemy coraz więcej właśnie tych trafików przez nas zabudowanych. Auto dostępne od ręki, czy trzeba poczekać? Mamy egzemplarze dostępne od ręki, zarówno w wersjach krótkich, jak i długich. Znaczy mamy, my nie mamy, tylko nasi dealerzy znowu mają. Dealerzy nasi w rozumieniu Renault. Jasne. A ten wyjątkowy model, w którym siedzimy, większą popularnością cieszy się, nie wiem, par, rodzin z dziećmi, czy jak to wygląda? Nasza grupa docelowa to są raczej ludzie w takim wieku, bardzo aktywni zawodowo, ale już z określonymi potrzebami, oni wiedzą, czego chcą, oni chcą mieć samochód, który będą mogli użytkować przez cały rok również do innych celów i właśnie tak jest stworzony Wave Camper, ale również wyjechać, jak jest ciepło, no to są raczej auta letnie, takim samochodem na wakacje i to są raczej ludzie w grupie wiekowej, powiedziałem, między 30 a 50 lat, aczkolwiek zdarzają też się starsze osoby. Tomasz Majszczyk, Daimler Truck Retail Polska. Tomku, przyjechaliście Unimogiem i co dalej, co to takiego? To jest święty graal offroadu i chyba jedna z najlepszych baz na zabudowę kamperową. Jeżeli ktoś potrzebuje jeździć po bezdrożach i po świecie, no to chyba nie ma bardziej dzielnego samochodu terenowego jak Unimog. Zresztą 75-letnia legenda tego samochodu nie jest absolutnie przesadzona. Powiedz mi, na taki samochód się czeka długo, ile kosztuje i jaki typ klienta go nabywa?
Mamy to szczęście, że samochód jest dostępny praktycznie w przeciągu 3-4 miesięcy, bo tak jest w tej chwili dostępny z produkcji. A kto kupuje? Ktoś, kto będzie potrzebował takie podwozie do przemieszczania się po świecie. I oczywiście firmy energetyczne, straż pożarna, ratownictwo morskie, wojsko też interesuje się tym samochodem. Więc właściwie wszędzie tam, gdzie trzeba jeździć w ciężkim, trudnym terenie, to Unimog ma zastosowanie. Teraz zaglądamy na stoisko marki EcoFlow. Tutaj widzimy 7,5-metrowy pojazd, camper. To jest pilot, ale tutaj skupiamy się na tym, że to nie jest taki standardowy camper pilot, tylko to jest pilot z systemem EcoFlow z dużą zabudową związaną właśnie z energią. Opowiedz nam proszę, co się dokładnie mieści w tym pojeździe, co sprawia, że rzeczywiście ta niezależność energetyczna jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Witam serdecznie. Tutaj mamy rozwiązanie, które zastosowaliśmy w camperze. Mamy akumulatory 5 kWh każdy, czyli teraz jesteśmy z zapasem energetycznym na 10 kWh. Jest to system tak naprawdę niezależny energetycznie i tak on jest też reprezentowany. Tutaj mamy jednostkę sterującą główną, która ma i inwerter, i konwerter, czyli przerabia nam energię z paneli solarnych zamontowanych na dachu i bezpośrednio ładuje nam akumulatory. Akumulatory też można podczas jazdy ładować z alternatora. Można sobie dodatkowy kabel podłączyć, tutaj mamy dodatkowy panel taki rozkładany 400 W, więc sobie zwiększyliśmy moc solarów do 900 W na chwilę obecną. Mamy podpięte dwa akumulatory, jest możliwość też trzeciego akumulatora, czyli łącznie możemy uzyskać 15 kWh. Mamy też akumulatory 2 kWh, więc przy mniejszym obciążeniu, mniejszym gabarycie pojazdu można też wykorzystać 2 kWh akumulatory. Możemy też to klasycznie podładować ze słupka. Mamy tutaj sobie awaryjne wyjście, jeżeli chodzi o zasilanie 230. Cała instalacja, która jest poprowadzona do panelu dystrybucyjnego. Mamy rozdzielenie 230 na sekcję na 12 lub 24 V, bo też jest przygotowana do większych pojazdów. W środku możemy wykorzystywać urządzenia o łącznej mocy 3600 W. Także to w skrócie. Na tym to polega. Jeszcze dodatkową rzeczą, zamiast trzeciej baterii możemy sobie podłączyć agregat prądotwórczy, to jest smart generator, mamy go tutaj wystawiony. Mhm. Jest to generator, który posiada zbiornik na paliwo, ale też jest możliwość podłączenia butli z gazem i wykorzystywać gaz, który mamy w kamperze do ładowania akumulatorów. Okej, to ja tylko wspomnę, że ten kamper niedługo trafi na nasze redakcyjne testy i to wszystko, o czym teraz słyszymy, będziemy mieli możliwość przetestować w praktyce. Zapowiada się bardzo ciekawy wyjazd. Z tego, co słyszałem, na pokładzie jest nawet Thermomix. Tak, jest Thermomix, jest też możliwość ekspresu z młynkiem, także tak naprawdę założenie było takie, że te urządzenia, które wykorzystujemy na cały dzień w domu, które dają nam komfort użytkowania, jesteśmy w stanie przenieść do kampera i ten sam komfort, który mamy w domu, uzyskać podróżując kamperem. Tak jest. I też możemy korzystać z tego w miejscach, gdzie nie jesteśmy podpięci pod słupek. Także na dziko Thermomix chodzi i jest komfort. I klimatyzacja postojowa też? Też oczywiście. Wszystko. Na jaki czas pracy możemy liczyć? Tutaj jeszcze nie testowaliśmy ze względu na to, że to jest nowy kamper, dopiero zainstalowany, jeszcze tak naprawdę w upałach nie funkcjonowaliśmy. Tyle co mogę powiedzieć, jesteśmy tutaj od 3 dni i utrzymujemy się na poziomie 70-80% naładowania akumulatorów, także ta klimatyzacja też będzie ileś tam godzin mogła funkcjonować. Dobra, zajrzyjmy jeszcze na chwilkę pod namiot, bo tutaj też kilka nowości. Chyba ta jedna z ciekawszych to jest ta przenośna chłodziarko-zamrażarka, tak? Tak, są to tak naprawdę w tym roku mieliśmy premierę 3 urządzeń, smart urządzeń. Mamy tutaj przenośny klimatyzator, który zarówno chłodzi, jak i grzeje. Ale tak jak wspomniałeś, według mnie najciekawszym elementem jest lodówka. Lodówka jest o tyle ciekawa, że możemy sobie przedzielić dwie komory i dowolnie ustalać temperaturę w jednej i w drugiej komorze. Tak naprawdę możemy sobie w jednej chłodzić, w drugiej mrozić, czy też obydwie wykorzystywać do mrożenia lub do chłodzenia. To, co jest innowacyjnym rozwiązaniem, to jest kostkarka. Jesteśmy w stanie, tak wyglądają kostki lodu.
jesteśmy w stanie w 12 minut wykonać 18 kostek. Także super, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj. Dokładnie w taki dzień jak dzisiaj. Wszystkie te urządzenia posiadają akumulatory i to też jest bardzo istotne. Te urządzenia możemy doładowywać z przenośnych solarów, tak więc jeżeli będziemy gdzieś na pikniku, na kempingu, to taką lodówkę możemy sobie gdzieś rozstawić i przez dłuższy czas utrzymywać ją w zasilaniu dzięki paneli solarnym. A teraz zaglądamy na stoisko firmy Coco Camper, gdzie możemy obejrzeć m.in. Franke Platin, czyli duży, bardzo duży i bardzo wygodny pojazd, który jeździ w wypożyczalni. Tak, luksusowe kampery w wypożyczalniach to w Polsce jednak jeszcze rzadkość. O to pytamy Michała. Cześć. Cześć. Witam Michał serdecznie. Korczak z firmy Coco Camper. Powiedz, jakim zainteresowaniem cieszy się ten kamper? Tak, zainteresowanie z roku na rok jest tak naprawdę coraz większe. No tutaj duża rzesza klientów tak naprawdę dopiero zastanawia się, bądź robi. Tak naprawdę już zrobiła to prawo jazdy na kategorię C, co tak naprawdę zazwyczaj jest głównym utrudnieniem, jeżeli chodzi o wynajem takich pojazdów. Mm-hmm. Powiedz, to jest bardzo duży pojazd, o DMC mówiłeś... 5,5 tony, no ale przede wszystkim luksusowy kamper, tak, prawda? Tak, dokładnie. No, tutaj już tak naprawdę nie ma tak zwanych półśrodków. Mm-hmm. Wszystko jest na najwyższym poziomie. Przestrzeń, jakość materiałów, sposób wykonania, no, tu już mamy... Jakby luksusowo. Dokładnie. No a powiedz, mówisz, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem wynajem tego pojazdu. Jakie są tutaj ceny za dobę wynajmu? Tak, teraz aktualnie mamy promocję. Jest to 2000 zł brutto za dobę w wysokim sezonie oraz 1500 zł brutto w niskim sezonie za jeden dzień najmu. I potrzebujemy do tego kategorii C. Kategorii C. I możemy ruszać. Oczywiście. Dobra, idziemy dalej. Pokaż jeszcze, co macie na stoisku. Widzę też campervana Sunlighta, czyli kolejna oferta. Tak, zabraliśmy tutaj ze sobą właśnie nasz nowy nabytek Sunlighta, Cliffa 601, więc to jest tak naprawdę nowy kolejny producent w naszej flocie. Mhm. Tak naprawdę świeże auto, bo ma dopiero zaledwie półtora miesiąca, więc pachnie jeszcze świeżością. Pachnie świeżością. No i campervan, czyli... wygodne, mobilne, takie bardzo przemieszczanie się, prawda, bardzo szybkie, a jednocześnie miejsca wewnątrz, jak widzicie, jest tak, nawet dla czterech całkiem osób. Sporo, nawet dla czterech osób, prawda? I jeszcze jedną rzecz tutaj chcielibyśmy pokazać, wasza też nowość tak, w ofercie. Tak, mamy nowość w ofercie, jesteśmy w tym momencie właśnie oficjalnym dystrybutorem marki Champion. Mhm. Jest to dość znana marka na rynku amerykańskim. Jest to fajny agregat, ja się śmieję, że to jest hybrydowy, bo jest agregat zasilany benzyną 9.5 oraz LPG. Wystarczy, że podłączamy butlę, tak? I już tak, dzieje się cała magia. Tak, możemy wybierać sobie w 100% dwa źródła, z którego chcemy aktualnie korzystać. Agregat jest, ma o mocy 2,2 kW. Testowany był u nas z klimatyzacją Dometica 2.2. Spokojnie działa, były jeszcze odpalone inne źródła w środku, więc nie ma z tym problemu. Fajną ciekawostką jest to, że to jest w tym momencie najlżejszy dostępny na rynku chyba tej klasy agregat, który waży 17 kg. A waga w karawaningu kluczowe znaczenie. Waga w karawaningu, tak, dokładnie ma znaczenie. Nie dotyczy to co prawda tej Franki za nami, ale tak, wszystkich tak, innych dokładnie. Pojazdów. Tak. Kolejną fajną zaletą jest to, że ten agregat przy 1/4 obciążenia znamionowego, więc tam liczmy 500 W, potrafi na jednej butli gazowej pracować 34 godziny. Na 11, tak? Na 11 34 godziny, na zbiorniku 4-litrowym, tutaj paliwa przy tej samym obciążeniu, pracy ciągłej jest 11,5 godziny. Okej. Więc wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo dobre wartości, jeszcze biorąc pod uwagę wagę, jego mobilność, stosowanie go z dwoma paliwami tak naprawdę jest to tak naprawdę coś nowego. Mhm. Cena w tym momencie takiego agregatu to jest 5000 zł brutto. No i jeszcze coś, obok czego trudno przejść obojętnie, tak, klapki to Kubota. Nasze klapeczki Kuboty, I Love Caravaning. Super. Jak podobają Wam się targi na torze Służewiec? Bardzo fajnie. Tak? Jesteśmy już tak naprawdę od samego początku, na pierwszej edycji też byliśmy, drugą od razu stwierdziliśmy, że też będziemy kontynuować. No, inna atmosfera, tak? Już mamy słoneczko, początek tego sezonu, więc każdy jest zafascynowany tym wszystkim, co się dalej będzie działo. Motocykle z takimi oto silnikami, oczywiście motocykle elektryczne, jakie mogłoby być ich zastosowanie w karawaningu, czy się nadają? Zapytamy o to Maćka z Electric Studio Silesia. Cześć Maciek. Witam, cześć. Powiem tak, szybko i w skrócie. Sprzęty lekkie, proste w serwisie, zero płynów, także nic nie ubrudzimy w kamperze.
Średnia waga to jest między 55 a 85 kg i tutaj mówimy o tych pojazdach bardziej crossowych. Czyli ten, który teraz filmuję, to jest do 80 kg, to znaczy, tak? Nie. Tutaj ten to jest największa wersja, to jest Stormbee, on waży 120 kg, ale ten mocowo ma najwięcej. Drugiego masz w tej chwili najlepszego na rynku, Ultrabee. On w tej chwili się pojawił od półtorej miesiąca w Polsce. Waga 85 kg, 12,5 kW i 440 momentu obrotowego. A zasięg? W granicach 70 km. I najważniejsze co jest, że ładujemy z 230, także nie potrzebujemy żadnej specjalnej przetwornicy. Ładowarka jest troszeczkę większa niż do laptopa. Są jeszcze mniejsze, tylko pojechały i one wtedy ważą 55 kg. To jest troszeczkę pokroju tamtego, tylko ciut większe. Zapytam o frajdę z jazdy, no bo motocykl to jest przede wszystkim frajda. Tutaj mówiłeś o tych momentach obrotowych. Jak to jest w porównaniu z motocyklami spalinowymi? No jest to całkowicie inny styl jazdy. W motocyklach spalinowych nie mamy tego momentu całkowicie od zera. Tutaj tylko odkręcamy delikatnie manetkę gazu i od razu mamy cały moment obrotowy. Więc tutaj jest naprawdę frajda, jest dużo większa i przede wszystkim jest to ciche. Także możemy wszędzie indziej wjeżdżać sobie tam, gdzie nas tak naprawdę pojazdami spalinowymi nas nie chcą wpuścić. No i wróciły dwa pojazdy. Nie słyszeliśmy praktycznie, gdy włączyły, dojechały dwa pojazdy. To są te, o których mówiłeś? Tak. Tutaj mamy właśnie wersję niehomologowaną i wersję homologowaną. Wersja homologowana jest na kartę motorowerową, także już dzieci od 14 roku życia mogą na niej podróżować i dojeżdżać sobie do szkoły. Tutaj mamy wersję bez homologacji, ona się różni jedynie tym przednim światłem i troszeczkę z tyłu ma inne ustawienie światła. Ta wersja jest mocno zmodyfikowana dla osób troszkę wyższych, także tutaj mamy gamę produktów ogromną, żeby dopasować tak naprawdę pod każdego klienta dany sprzęt indywidualnie. To ile musimy naszykować pieniędzy, żeby to kupić? Cena się tak naprawdę zaczyna od 23-300 zł brutto, także tutaj mamy bazę wyjściową za model Lightbika. No a później w górę to ten większy to jest 34 tysiące lub ten największy to jest 50 tysięcy złotych i to są wszystko za wersje homologowane. Wersje niehomologowane są troszeczkę tańsze jednak. Uszyję na miarę, czyli kolejne stoisko z akcesoriami karawaningowymi. Maty termiczne widzimy na banerze głównym, ale jak się tutaj okazuje, nie tylko maty. Co w ofercie firmy Państwo prezentują? Maty robimy w różnych technologiach. Standardowe, szare, montowane na przestawki. Później następną wersją jest mata incognita, też montowana na przestawki z możliwością obrócenia. I najnowszym produktem są maty premium, montowane bez użycia przestawek. Tak to. Możemy zobaczyć. Mata błyskawicznie się zakłada, pasuje do swojego kształtu. Mamy opracowanych do niektórych modeli. Tak. Jest jeszcze wersja pod kratkę wentylacyjną, że mamy dopływ wtedy dodatkowego powietrza. A jeżeli jest chłodniej, klapkę przymykamy i już tego nie ma. Dla tych, którzy nigdy mat nie używali, jakie wnioski Pan wyciągnął po tym, kiedy zaczęliście używać, zaczęliście się produkować? Dlaczego warto się w taki akcesorium zaopatrzyć? Maty działają lato-zima. W lecie powiedzmy nie dopuszczają ciepłego powietrza do auta, a w zimę auto się tak nie wychładza tak to. No, maty testują dla nas różni podróżnicy, także maty jeżdżą i po Ameryce, i po Afryce i działają. Zadowoleni klienci później dzwonią, że były teraz niedawno wyprawa na koło podbiegunowe. Tak samo z naszymi matami. Jeszcze też opracowaliśmy ocieplenie dachów do niektórych samochodów i to działa jak gdyby, nie? Także dla nas to jest najważniejsze, tak zadowolenie klientów. Ale tak jak wspomniałem na początku, nie tylko maty. Co jeszcze? Tak. Szyjemy też takie pokrowce termiczne na butle, żeby powiedzmy jak w lato wystawiamy butle na słońce, żeby się nie nagrzewała, a zimą, żeby się tak nie wychładzała, tak to, nie? Siatki takie montowane pod sufitem do przewożenia jakichś rzeczy. No i teraz jest taka torba jeszcze na koło. Montowana na tylne koło zapasowe zewnętrzne. Ona rośnie w miarę jedzenia, jak gdyby. Tu jest miejsce na... Wozimy rzeczy, które nie chcemy mieć w aucie, które by nam śmierdziały, czyli śmieci, brudne rzeczy. Tu możemy buty nawet włożyć. Już takie właśnie rosną w
pojemne te rzeczy są, jak gdyby. Okej. Okay. Jesteśmy na stoisku firmy Retroket. Mam przyjemność rozmawiać z Grzegorzem. Dzień dobry. Grzegorz, z tyłu widzę mebelki. Co to takiego, jak to działa? Tak jest. Jesteśmy polskim producentem lokalnym z Śląska, z Gliwic. Produkujemy aluminiowe zabudowy samochodów. Produkujemy kuchnie, produkujemy kabiny prysznicowe, zabudowy sypialniane. Generalnie wszystko, co potrzeba do zbudowania samodzielnego kampera. Czas oczekiwania na tego typu zestaw? Większość jest dostępna od ręki, ale jest to w granicach 3 tygodni i powinien taki mebel być. Meble dostarczane są w formie złożonej, z instrukcją obsługi, bardzo prostą, składa się jak szafki z Ikei. Czyli właściwie idziecie tym trendem bardzo dla ludzi rozpoznawalnym, no bo po co robić coś innego, skoro system się sprawdza, prawda? Tak jest, system się sprawdza, mamy to przetestowane od wielu lat. Dostarczaliśmy wcześniej meble dla kilku producentów w Polsce. Teraz udostępniamy to dla detalu. Mebelki można złożyć sobie we własnym zakresie w domu, mieć z tego satysfakcję i posiadać profesjonalną zabudowę. I z tego co widzę, i kolorystyka, i fantazja od wyboru do koloru. Bardzo różna kolorystyka, bardzo różne fronty. Wszystko można sprawdzić na naszej stronie retroket.pl. Tam jest pełen wybór tych mebli, produkujemy je do konkretnych pojazdów. Z tyłu za mną są dziewczyny, wyroby Kościuszko, i mają bardzo fajne rzeczy, które są smaczne, które cieszą oko, ale także i żołądek w każdej możliwej chwili. Przechodzimy właśnie do nich. Cześć Jola. Cześć. Cześć Kasia, cześć Gabi. Wyroby Kościuszko. Co to takiego, co chcecie zaoferować, co chcecie pokazać i czy to smakuje? Wyroby Kościuszko to produkty premium bez chemii i konserwantów. To klasyki kuchni polskiej zamknięte w kufkach. Taki był cel pana Jana, żeby dania jakości restauracyjnej ludzie mogli skosztować w każdych warunkach. I takie właśnie są nasze produkty. Przede wszystkim najważniejsze, bez chemii, konserwantów, łatwe w przygotowaniu. Jak długo ważne są te wyroby w takim opakowaniu? Produkty są sterylizowane, mają 1 rok przydatności do spożycia. Czy wytrzymują każdą temperaturę? Możemy je przechowywać w warunkach od 2 do 25 stopni. Jak szybko je się przygotowuje? Czy w warunkach karawaningowych są one praktyczne? Bardzo. Te produkty można podgrzać bezpośrednio w puszce, można podgrzać przy użyciu garnka, można podgrzać na grillu, na ognisku. Przeróżne są sposoby, można sobie puszkę włożyć do garnka z wodą. Oczywiście przy takim podgrzaniu puszkę trzeba lekko uchylić. W mikrofali, w każdych jednych warunkach byle po prostu podgrzać sobie do takiej temperatury, jaką chcemy spożywać. Nie muszą być doprowadzane do wrzenia. Rozkręciłem się. A na czym ta gra polega? Gra polega na takich zmodyfikowanych piłkarzykach. Mamy 2 pionki i naszym zadaniem jest trafić piłeczką w pole przeciwnika. Do tego mamy jeszcze utrudnienie po środku, czyli 3 białe magnesy. I jak uda nam się zebrać te 2 magnesy, to nasz przeciwnik dostaje wtedy punkt. Jest! My jesteśmy na stoisku firmy Rebel, firmy, tak, która dostarcza gry planszowe do karawaningu między innymi. Dokładnie tak. Dzisiaj w ofercie mamy planszówki, które się świetnie sprawdzą właśnie w podróży. Jak widać na przykład piłkarzyki, które są na magnesy, więc ciężko będzie nam pogubić wszystkie elementy. Dobra, planszówki to do karawaningu chyba fajna opcja, prawda? To się sprawdza. Jak najbardziej. Większość z nich ma bardzo małe opakowania, więc łatwo je ukryjemy w naszym kempingu. Także myślę, że się świetnie sprawdzą podczas podróży. I tak oto zmierzamy powoli do finału drugiej edycji wspaniałego wydarzenia Warsaw Caravaning Festival. Ze mną Michał Dublaga, organizator, jakby twórca całego tego zamieszania. Trochę takiej formuły festiwalowej, bo jest też scena, goście, zlot z klimatyczną biesiadą, wyścigi konne, także van life retro, bo o tym też jakby warto wspomnieć, że mamy tutaj te strefy specjalne, trochę staroci samochodowych, van liferzy, czyli też podróżnicy, którzy opowiadają o swoim życiu. Naprawdę każdy, kto gdzieś tam interesuje się nie tylko karawaningiem, ale w ogóle turystyką, znajdzie tutaj coś dla siebie, znajdzie inspirację i myślę, że spędzi miło czas. To już ostatni dzień Warsaw Caravaning Festival, który odbywał się w tym roku na Służewcu między 13 a 15 maja. Piękne wydarzenie, pogoda dopisała, Piotrze, ale także i oglądających nie brakowało. Wystawców jeszcze więcej, kamperów, jednostek, przyczep, czego tylko dusza zapragnie. Piotrze, co najbardziej tobie się podobało i na co ty zwróciłeś uwagę? Ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że mimo tego, że są to targi dość kompaktowe, czyli na niewielkiej przestrzeni mamy bardzo zróżnicowaną i szeroką ofertę, ale od kamperów bardzo luksusowych, takich z DMC na poziomie 5-6 ton, gdzie to rzeczywiście ceny są wielo zerowe,
tych zer na końcu cennika jest bardzo dużo i są to naprawdę duże, luksusowe pojazdy, no ale oprócz tego niewielkie kapsuły, powiedzmy na pick-upy, czy różne rozwiązania z namiotami podnoszonymi, małe camperwany, samochody zabudowane na T6, więc naprawdę bardzo zróżnicowana oferta karawaningowa, dużo też akcesoriów, jest naprawdę wszystko, cała ta nasza kochana branża w jednym miejscu na niewielkiej przestrzeni, bardzo kompaktowa, a jednocześnie bardzo bogata oferta. Przy okazji wyścigi konne dla tych, którzy chcą zobaczyć też coś interesującego, coś nowego, naprawdę bardzo fajne wydarzenie, a przy okazji ta pogoda, o której dopisałeś, zlot, więc można tutaj było naprawdę miło spędzić czas i taki też czas spędziliśmy. Przyznaj sam, że tego typu wydarzenia z roku na rok nabierają coraz większej dynamiki. Wystawcy i organizatorzy uczą się, tak, w jak klasyczny sposób pokazać to, co najlepsze na niedużej płaszczyźnie, ale przede wszystkim nigdy nie zapominają o rodzinach, o dzieciach, aby ta część także czy gastronomiczna, czy muzyczna, czy oprawa w oparciu wywiady. Mieliśmy także fantastyczną strefę retro, a więc zawsze jest powrót do przyszłości, czyli pokazujemy to, co nowe, ale także to, co kiedyś się sprawdzało w branży karawaningowej. Ale co najważniejsze, co staje się nieodłącznym już elementem tego typu zlotów, pikników czy festiwali, to obecność vanliferów, youtuberów, influencerów, z którymi na co dzień i na żywo możecie porozmawiać, jak oni propagują tą formę wypoczynku, jak rzucają wszystko, wsiadają w campervana i ruszają przed siebie w Europę. Także podsumowując, nic dodać, nic ująć, Warsaw Caravaning Festival można zaliczyć do udanych. Uznać za bardzo udaną edycję i do zobaczenia za rok. Do zobaczenia.